Hej, wygląda na to, że Karol Fiałkowski w końcu mnie zdemaskował. No bo już miniatura atakuje nas sugestią, czyżby Szymon mówił, że Ukraina jest zła w wojnie z Rosją i jak to o Szymonie świadczy. Ale po kolei. Zacznijmy od ważnej rzeczy. Karol Fiałkowski sam przyznawał, że istotna część jego widowni ma do mnie negatywny stosunek i dlatego nie ogląda mojego kanału. To znaczy, że ten film, który będziemy tutaj omawiać, trafi również do ludzi, którzy najpewniej nie widzieli moich materiałów, które Karol komentuje, i moje opinie znają oni tylko z tego, jak Karol je tu przedstawi. Miejmy to na uwadze. I zaznaczam, będziemy tu musieli puszczać nieraz dłuższe fragmenty filmu Karola, będą one lecieć nieco w przyspieszeniu dla ułatwienia. Jeżeli ktoś chce zobaczyć go w całości, w pełni kontekstu, to oczywiście link do całego filmu jest w opisie. Pokrótce przypomnijmy, o co chodzi. W moim filmie pod tytułem Papież versus Wojna użyłem takiego stwierdzenia, że na potrzeby polskiej polityki narracja jest taka, że Rosja jest zła, a Ukraina jest dobra w tym konflikcie. To jest oczywiście propagandowe uproszczenie. W odpowiedzi na to Karol podważył tę tezę, sugerując, że to nie jest uproszczenie i wezwał mnie do wyjaśnienia i poprosił, abym wskazał zło w działaniach Ukrainy. Na co w kolejnym filmie rozwinąłem, co miałem na myśli i zaznaczyłem, że ja nie mam problemu z takim upraszczaniem. I powiedzenie, że nazywanie Ukrainy dobrą, a Rosji złą to jest propagandowe uproszczenie, to przecież nie znaczy, że to jest fałsz, tylko że to jest uproszczenie, które być może do pewnego stopnia oddaje ogólny charakter oceny tego, ale nie oddaje w pełni złożoności sytuacji. W tym właśnie jest uproszczenie. I ja nie mam żadnego szczególnego problemu z takim uproszczeniem, bo rozumiem, że propaganda wojenna, a propaganda wojenna to jest coś, czego nie da się uniknąć w takich realiach jak obecne, wymaga pewnych uproszczeń. Aczkolwiek jednocześnie zachęcam ludzi, którzy chcieliby rozumieć cokolwiek więcej z polityki, żeby pamiętali, że to jest właśnie to. Oraz na prośbę Karola wskazałem przypadki zła w działaniach Ukrainy. Co dokładnie wskazałem, do tego jeszcze wrócimy, przy jednoczesnym, bardzo wyraźnym podkreśleniu, że nie powinno to zmieniać ogólnej oceny stron tego konfliktu. Można przecież opowiadać się po jednej ze stron jakiejś wojny i nazwać, że ocena moralna działań w tej wojnie ukazuje jedną ze stron bez wątpienia w wielokrotnie lepszym świetle, stronę ukraińską tutaj oczywiście, ale bez popadania w raczej naiwne hasła, że ci są dobrzy, ci są źli. I ja osobiście nie wiem, czy nazywanie stron jakiejkolwiek wojny dobrą i złą jednoznacznie mogłoby nie być propagandowym uproszczeniem. Przecież na wojnie zawsze mamy złe rzeczy po obu stronach, nawet jeśli dalece nieproporcjonalne po jednej ze stron. Rosja bezprawnie najeżdża Ukrainę, a Rosjanie, popychani odczłowieczającą propagandą Kremla i wieloma innymi rzeczami, dokonują masowych zbrodni na cywilach. Ukraina bohatersko się broni w obronie swojej własnej, walczy z wrogim imperium, z imperium, które jest wrogie również nam, jawnie to podkreśla. Ukraina stoi po naszej stronie, czy raczej my stoimy po jej stronie w tym konflikcie. I ja, nie ukrywając, jestem, szczerze mówiąc, dumny z tego, jak Polska i Polacy zmobilizowali się do pięknego wsparcia Ukrainy w tej walce, zarówno poprzez pomoc potrzebującym, jak i przez dozbrajanie ich w tej walce, która jest moim zdaniem walką jak najbardziej słuszną i gorąco zachęcam, żeby to wszystko było kontynuowane jak najdłużej. I Karol właśnie publikuje film, w którym bardzo obszernie krytykuje mój materiał. I chciałbym zauważyć, że chociaż Karol cytuje w swojej krytyce bardzo dużo fragmentów mojego materiału, to tak się jakoś złożyło, że o tych fragmentach, które tutaj przytoczyłem, akurat zapomniał. Zapomniał je przytoczyć. Za to możemy usłyszeć takie rzeczy. I że w związku z tym nie można po prostu powiedzieć, że Ukraina jako strona tej wojny jest dobra, a Rosja jako strona tej wojny jest zła. Dlatego, jeżeli publiczny katolik, a nawet wykładowca katolicyzmu, twierdzi i broni tego twierdzenia w kontekście krajów, stron tego konfliktu, że Rosja jest zła, Ukraina jest dobra w tym konflikcie, to jest oczywiście propagandowe uproszczenie, to zaprasza, żeby być zrozumianym w następujący sposób. Mówienie o klarownej, radykalnej różnicy moralnej pomiędzy krajami, stronami tego konfliktu, to jest propaganda. Tak naprawdę, głęboko rzecz biorąc, oba kraje zasługują na podobną ocenę moralną. Możemy mówić o różnicy co do skali, ale nie ma różnicy co do zła
obu stron tego konfliktu. Jeżeli mamy do czynienia ze stroną konfliktu naprawdę agresywną i naprawdę barbarzyńską, doszukiwanie się symetrii racji, symetrii metod, winy po obu stronach, racji po obu stronach, zła po obu stronach itd., w takiej sytuacji może oddalać od sprawiedliwego opisu konfliktu. Karolu, czy ty mógłbyś mi wyjaśnić, w jaki sposób z moich słów ocena moralna ukazuje stronę ukraińską w bez wątpienia wielokrotnie lepszym świetle oraz Rosja bezprawnie najeżdża Ukrainę, a Rosjanie dokonują masowych zbrodni na cywilach, a Ukraina bohatersko się broni? Jak na podstawie tych słów ty przekonujesz swoich widzów, że według Szymona oba kraje tego konfliktu zasługują na podobną ocenę moralną? Różnica może jest w skali, ale nie ma różnicy co do zła obu stron tego konfliktu. Symetria racji, symetria metod. Karolu, jak to jest, że po moich słowach ja nie mam żadnego szczególnego problemu z takim uproszczeniem, które tu omawiamy, ty przekonujesz swoich widzów, że według Szymona nie można powiedzieć, że Ukraina jako strona tej wojny jest dobra, a Rosja jako strona tej wojny jest zła? Karolu, jak to jest, że w twoim ponadgodzinnym filmie nie znalazłeś jednej minuty na przytoczenie tych moich wypowiedzi, które wydają się być dość istotne w przedstawieniu mojej oceny sytuacji? I bardzo cię proszę, powiedz mi, jaka może być przychylna interpretacja tego, co tutaj właśnie zrobiłeś. Bo przecież ktoś mógłby pomyśleć, że swoim widzom, którzy nie znają moich filmów, celowo zaprezentowałeś jedne fragmenty mojego materiału, a pominąłeś inne, żeby wzbudzić w nich fałszywy obraz moich wypowiedzi i przedstawić mnie w jak najgorszym świetle. Ja bym wolał nie zakładać złej woli z twojej strony i obrać jakąś bardziej przychylną interpretację, ale w tym momencie nie wiem, jaka mogłaby ona być. Zwłaszcza, że kolejno zarzucasz mi manipulację, bo przecież w twoim poście chodziło ci o wskazanie zła w działaniach Ukrainy jako strony wojny, a ja podobno przytoczyłem tylko przykłady zła u poszczególnych Ukraińców, co wiele razy podkreślasz w swojej krytyce. W celu obrony swojej tezy, Szymon postanowił z gorliwością godną jakiejś naprawdę ważnej i pilnej sprawy wypunktować przykłady zła w działaniach i poglądach poszczególnych Ukraińców, dokładnie te, które stanowią pożywkę dla propagandy rosyjskiej również w Polsce. Ja zareagowałem moim postem na Facebooku. Oczywiście zupełnie nie chodziło mi o to, żeby Szymon pokazał cokolwiek złego w działaniach poszczególnych Ukraińców. Tylko że tak się jakoś złożyło, że nigdzie w swojej krytyce nie podajesz, jakie te przykłady zła przedstawiłem w swoim filmie. A przecież poza pojedynczymi przypadkami działań poszczególnych Ukraińców, ja w ogóle zaczynam od argumentacji od tego, że ukraińskie dowództwo sił specjalnych wystosowało komunikat, w którym zapowiedziało, że nie będą brali jeńców i nie będzie litości dla ludzi, którzy będą chcieli się poddać. Co jest zapowiedzią dokonywania zbrodni, bo zabijanie ludzi, którzy się poddali, jest zbrodnią, nawet jeśli to są Rosjanie. I nie wspominasz też oczywiście ani słowem o batalionie Azow i o tym, że gdy w USA pojawił się pomysł uznania go za neonazistowską organizację terrorystyczną, to w obronie batalionu Azow stanął m.in. ukraiński minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. A tutaj dodajmy, że również stanęło w jego obronie kilkudziesięciu innych posłów. Czy to są działania poszczególnych Ukraińców, czy może są to działania struktur wojskowych i administracji państwowej? I być może nie chciałeś przytaczać moich argumentów, bo to nie jest czas na mówienie o takich rzeczach. Ale to rodzi pytanie, po co w ogóle się do tego odnosisz, skoro nie potrafisz zdobyć się na opowiedzenie o tym? Zwłaszcza, że teraz ponownie ktoś nieżyczliwy mógłby odnieść wrażenie, że mówiąc, iż przedstawiam jedynie działania poszczególnych Ukraińców, pomijasz pewne elementy mojego materiału, tak żebyś mógł zarzucić mi manipulację, pomimo iż wskazane działania struktur wojskowych i administracji państwowej chyba mieszczą się w kategorii działania Ukrainy. Zwłaszcza, że również w ponad 200 komentarzach pod moim filmem, Karolu, znalazłeś 8 komentarzy, które faktycznie symetryzują winę i zło czynione w tej wojnie. I tak oto Karol to komentuje. Ci ludzie byli i myśleli w ten sposób, kiedy słuchali twoich słów o propagandowym uproszczeniu. Tylko teraz postanowili wprost podziękować ci za potwierdzenie ich stanowiska w sprawie oceny moralnej stron tej wojny. Jak myślisz, ile osób stwierdziło,
Cieszę się, że Szymon się ze mną zgadza. Nie ma dobrej i złej strony w tej wojnie. Obie strony są podobnie złe. Karolu, to są przecież komentarze pod filmem, w którym mówię, że ocena moralna ukazuje stronę ukraińską w bez wątpienia wielokrotnie lepszym świetle i Rosja bezprawnie najeżdża Ukrainę, a Rosjanie dokonują masowych zbrodni na cywilach, Ukraina bohatersko się broni. Karolu, dlaczego sugerujesz swoim widzom, którzy pewnie tego filmu nie widzieli, że ja w nim potwierdzam ludziom, że obie strony są podobnie złe w tej wojnie, podczas gdy wyrażam dokładnie odwrotną opinię? Ponownie, trudno jest mi znaleźć przychylną interpretację tego, co w tym miejscu robisz. W ogóle wspomnijmy też, że od czego w ogóle się zaczęło, tak? Czyli mój stosunek do wypowiedzi papieża Franciszka, Karol przedstawia następująco. W filmie Papież versus Wojna Szymon broni swojego Ojca Świętego przed bezsensowną, bezmyślną i złośliwą krytyką ludzi, którzy zapewne bezmyślnie albo ze złą wolą za wszelką cenę chcą szkodzić katolicyzmowi. Pomijając kompletnie fakt, że w tym samym filmie nazywam pacyfistyczną postawę Franciszka naiwną i szkodliwą, a w innym materiale wprost mówię, że na przykład wypowiedzi Franciszka o szczekaniu NATO są głupie. I ponownie dajesz widzom zupełnie inny obraz moich opinii niż ten zawarty w moich filmach. A kolejno robi się już teraz naprawdę ciekawie. Generalnie to sformułowanie Szymona oraz jego obrona w odpowiedzi na mój post na Facebooku ma dokładnie tyle samo sensu i dokładnie tyle samo wartości, co wypowiedź następująca. We wrześniu 1939 roku... I nie będziemy tego słuchać w całości, jeżeli ktoś ma ochotę, to odsyłam, bo jest naprawdę kreatywne, ale ogólnie chodzi o to, że to, co robię, ma według Karola dokładnie tyle samo sensu i wartości, co gdybym w 1939, w momencie napaści Hitlera na Polskę, przytaczał wydarzenia takie jak tak zwana Krwawa Niedziela w Bydgoszczy, kiedy to 3 września Wojsko Polskie, tłumiąc działania dywersyjne niemieckiej ludności w Bydgoszczy, możliwe, że zabiło również niewinne osoby. Oraz przytaczał organizacje takie jak przedwojenny ONR, który był organizacją faszystowską. I potem Karol dodaje jeszcze, że to tak jakbym robił to wszystko w mediach brytyjskich i francuskich. Więc tak, w roku 1939 rządy Francji i Wielkiej Brytanii oraz ludność tych krajów w żaden sposób nie paliła się do pomocy Polsce, a na pewno nie do pomocy militarnej. Tymczasem Polska nie tylko jest w czołówce wsparcia zarówno humanitarnego, ale i militarnego Ukrainy, a my jesteśmy według sondaży najbardziej antyrosyjsko nastawionym narodem na świecie. I bardzo dobrze. Nie ma nawet najmniejszej groźby, że ja robiąc na obu kanałach masę materiałów wyrażających jednoznaczne wsparcie dla ukraińskiej strony, objaśniających na przykład manipulacje Konfederacji w zniechęcaniu ludzi do Ukraińców i wyjaśniających patologię rosyjskiego systemu władzy i ich polityki, jeśli obok tego odpowiedziałem również na twoje pytanie o przypadki zła po stronie Ukrainy, zaznaczając, że nie powinny one zmieniać naszej ogólnej oceny i wsparcia dla niej, to nie ma najmniejszej nawet groźby, że to zachwieje poparciem narodowym dla Ukrainy w tym obecnym momencie. Dodatkowo, Trzecia Rzesza jest niemal synonimem zła nie bez powodu. I to nie dlatego, że napadała na sąsiednie kraje, tylko dlatego, że była totalitarnym, partyjnym, zbudowanym na rasistowskiej, odczłowieczającej ideologii państwem, które dzieliło ludzi na lepszych i gorszych ze względu na to, jacy się urodzili. I w sposób przemysłowy przeprowadziło jedno z największych ludobójstw w historii świata. Współczesna Rosja jest agresywnym imperium rozszerzającym swoje wpływy kosztem cierpienia i śmierci tysięcy niewinnych osób i przyzwalającym swoim żołnierzom na okrucieństwo wobec podbijanych ludów. I niestety, ale takich imperiów mieliśmy w historii niejedno. Nawet zbrodniczość jest stopniowana. To nie jest ten sam poziom zła moralnego co Trzecia Rzesza. Na szczęście i dla jasności, kiedy na przykład pan Andrzej Duda porównuje Putina do Hitlera publicznie, no to właśnie uprawia propagandę na potrzeby polskiej polityki. I ponownie, mi to w żaden sposób nie przeszkadza, że polityk robi to w obecnych realiach. Proszę bardzo. A dodatkowo, różnica między ONR-em a batalionem Azow jest taka, że ONR został przez władze II Rzeczpospolitej zdelegalizowany,
a ONR Falanga, który wykluł się w jego następstwie i potem próbował zdobywać wpływy w rządzie sanacyjnym w Polsce, to po tym wiecu z 1937 roku, który opisywałeś w tym swoim fragmencie, na którym szef ONR-u wykonywał rzymski salut, rząd odciął się od ONR-u, a przychylnych mu ludzi, tak jak szef Ozonu, tak, Adam Koc, zmuszono do rezygnacji. Tymczasem batalion Azow działa sobie w najlepsze od 8 lat i przedstawiciele rządu potrafili bronić ich na arenie międzynarodowej. Karolu, jeżeli nie widzisz tych różnic między ONR-em i Azow, jeżeli uważasz, że moja uwaga ma dokładnie tyle samo sensu i wartości, co analogiczna w 1939 w mediach brytyjskich i francuskich, i jeżeli wydaje ci się, że współczesna Rosja jest moralnie porównywalna do III Rzeszy, to z całym szacunkiem, ale do listy dziedzin, o których masz uproszczone, zero-jedynkowe i płytkie pojęcie, należy dodać jeszcze historię. I Karolu, ja nie wiem, co siedzi w twojej głowie, ani jakie są twoje motywacje. I dlatego nie wiem, czy w sposób zamierzony, czy też nie, ale ostatecznie fakt jest taki, że twoja krytyka mojego materiału jest rażąco wybiórcza. W krytyce pojawiły się tylko te elementy mojego filmu, które pasowały do tezy, a inne elementy zostały pominięte, co może dawać oglądającym kompletnie fałszywy obraz tego, co krytykujesz. Ale skoro w swoim materiale wyrażasz tak poważną troskę o to, by biedni internauci nie padali ofiarą moich rzekomych manipulacji, to myślę, że zasadne jest również zapytać o to w drugą stronę. Karolu, z uwagi na fakt, że twoja działalność w internecie polega niemal wyłącznie na krytyce tego, co powiedział ktoś lub napisał ktoś, to ja chciałbym zapytać, w ilu jeszcze przypadkach twoja krytyka jest tak wybiórcza jak ta tutaj? Tylko nikt nie miał czasu albo chęci, żeby się temu przyjrzeć i to wyciągnąć na wierzch. I z tego, co wiem, jest trochę osób, które cię, Karolu, oglądają jako, w cudzysłowie, głos z drugiej strony. Bo na przykład samemu są katolikami i chcą usłyszeć wyważoną i uczciwą krytykę katolicyzmu, no bo taki obraz jest twojej działalności w pewnych częściach internetu. I ja jestem ciekaw, czy ta krytyka katolicyzmu jest przygotowywana równie rzetelnie, jak to, w jaki sposób krytykujesz mnie teraz. I mamy jeszcze jedną kwestię. Nie da się ukryć, że cała twoja wypowiedź jest w tonie świętego oburzenia. Gdybym posługiwał się językiem obowiązków moralnych, to zgodziłbym się całkowicie. Dzisiaj wszyscy, którzy bierzemy udział w debacie publicznej, mamy obowiązki intelektualne wobec Ukrainy. Ukraina jest naszym punktem odpowiedzialności. W tym momencie, kiedy Ukraińcy bronią swojego życia i wolności, każde nieoparte na jakichś dotąd nieznanych istotnych faktach, każde osłabianie jednoznaczności oceny moralnej państw stron tej wojny jest niesprawiedliwe i szkodliwe dla Ukraińców i jest sprzeniewierzeniem się tej odpowiedzialności wobec tych, którzy walczą i którzy dzisiaj potrzebują naszej pomocy. Na wyrażanie złożonych i głębokich poglądów moralnych i politycznych przyjdzie lepszy czas. Teraz jest czas, żeby pomagać Ukrainie. A to, nie ukrywam, wprawia mnie w pewną konsternację. Bo jak przez 2,5 godziny tłumaczyłeś nam w naszej pierwszej rozmowie, ty przecież nie wierzysz, że stało się coś realnie, obiektywnie złego, prawda? No bo twierdziłeś, że starasz się unikać zwrotów nacechowanych moralnie, a gdy już mówisz o tym, że coś jest pozytywne, negatywne, pożądane, niepożądane, słuszne, niesłuszne, to mówisz tylko w odniesieniu do swoich własnych preferencji. Bo jako osoba nieposiadająca światopoglądu starasz się nie mieć żadnych przekonań i kierować się wyłącznie swoimi preferencjami, które spontanicznie się w tobie pojawiają. I widzisz, Karolu, gdyby jakiś retoryczny Łukasz Wybrańczyk pałał publicznie świętym oburzeniem, to ja bym to zrozumiał. Bo on uważa, że pewne rzeczy są realnie złe i mógłby chcieć zwrócić uwagę innych, że dzieje się coś realnie złego. Ale ty, Karolu, uciekając się do moralizatorskiego świętego oburzenia, chcesz nam wszystkim zwrócić uwagę, że twoje prywatne, subiektywne preferencje nie zostały zrealizowane. I to jest dla mnie nieco zaskakujące. Bo jeśli sam przyznajesz, że twoje preferencje nie są osadzone w żadnych obiektywnych, realnych powinnościach, pod które wszyscy byśmy podpadali, a jedynie w twoim wewnętrznym poczuciu, to robienie dramy i uderzanie w moralizatorskie tony z powodu tego, że coś ci się nie podoba, jest nieco podobne do publicznego żalenia się, że obiad w restauracji, który notabene sam zamówiłeś, ci nie smakował. Ja wiem, że wielu ludzi tak właśnie robi, ale ja osobiście tego nie rozumiem. I zdaje się, że już nam tego nie wyjaśnisz, bo jak nam mówisz w dalszej części, ze swojej strony uważasz tę sprawę za wyjaśnioną i zakończoną. No trudno. I jeszcze na sam koniec
króciutka uwaga. Niemały segment twojego filmu poświęciłeś temu, jak bardzo razi cię to, jak ja rzekomo bez szacunku się odnoszę do ludzi myślących inaczej. Na przykład dziwię się, że trzeba coś komuś wytłumaczyć. I w świetle tego chciałem ci, Karolu, bardzo podziękować za to, że w swoim publicznym materiale zachowałeś takt i szacunek i powstrzymałeś się od epitetów w moją stronę, takich jak niereformowalny mądrala, jak nazywasz mnie w swoich wiadomościach do patronów, kiedy wydaje ci się, że nikt poza twoimi wiernymi fanami na to nie patrzy, co jest dość naiwnym założeniem, bo przecież każdy może zostać twoim patronem, czyż nie? Dlatego ogólnie ja jestem po prostu rozczarowany tym, co tutaj zobaczyłem i chyba nie tylko ja. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.